Ja jestem w ogóle technicznym kierowcą, mniej szybkościowym, żeby przed sezonem troszkę tą swoją szybkość poprawić w tych szybszych partiach. Zdecydowaliśmy się troszkę na rozbudowę zawieszenia, więc pierwsze co, to cieszę się, że to zawieszenie działa. Uwierzyłem, że w to działa i ta nauka dosyć szybko przeszła, że uwierzyłem, że tym samochodem można pojechać szybko po nierównych drogach. Więc to jest mega fajne i to jest dla mnie sukcesem ogromnym, że jesteśmy na mecie. Też mam nową pilotkę w tym roku. Ines wróciła do Krzysztofa z Krzyśkiem. Wróciłem do mojej starej pilotki Karoliny. Świetnie się ułożyła współpraca, więc tutaj też na tym polu fantastycznie. Że te dwie nowości, które były od początku sezonu, od razu zadziałały, więc jest super. No powiem szczerze, że bardziej leżał mi ten pierwszy odcinek, więc zdecydowanie tam bardziej mogłem atakować. Wiedziałem, że ten drugi odcinek troszkę odstajemy mocowo i sprzętowo od towarzystwa i też przede wszystkim zwieracz chyba puszczał. Stąd jakby tutaj na tym pierwszym odcinku ostatniej pętli przywróciliśmy atak. No i się udało, także chyba pierwsze w klasie i chyba nawet jakoś tam sensownie w dziesiątce w generalce, to chyba jest fajnie. Przesunięcie terminu o tydzień później wymagało od nas dosyć wywrócenia kalendarza do góry nogami, więc chyba to było najtrudniejsze, ponieważ no, miał być pierwotnie trakt tydzień wcześniej, przesunięcie tydzień później, niby tylko tydzień, ale no, z rocznych różnych wydarzeń, które mieliśmy prywatnie zaplanowanych, to było bardzo trudne. Cieszę się, że tu jesteśmy, że zaczęliśmy sezon zwycięstwa, no i oby tak dalej zostało.